uchwalić projekt zarządu w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia pod nazwą. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budowanymi usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi, naziemnymi, miejscami postojowymi przy ulicy Jeżdżąskiego w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budowanymi usługami w poziomie parteru, garażami podziemnymi, naziemnymi, miejscami postojowymi, wewnętrzną obsługą komunikacyjną na drodze nr 351 przez 463 odr. 55 jednostka rezydencyjna w Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową, przebudową wjazdów na działkach nr 351 przez 433, 351 przez 434, 351 przez 430 obręb 55 jednostka rezydencyjna w Podgórze przy ulicy Jeżdżąskiego w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie odpowiedzi na pismo wydziału architektury i urbanizmu. Jeszcze chciałbym to od razu uzasadnienie doprecyzować, że budowa bloków w terenach usługowych pozwala mieszkańców możliwość korzystania z takich wszelkich usług. No, proszę bardzo. Ja bym chciał sprecyzowanie Jeżdżąskiego, ile to jest. Kto występuje? Już odpowiem. Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jeżeli pan pyta Jerzymanowskiego, w imieniu Krakowskiej Spółdzielni występuje pan Paweł Marcinowski, ulica Bieżanowska. Natomiast Jerzymanowskiego ile? Obawiam się, że nie będzie. Tam gdzie jest kamienia w tej chwili. Tak. Gdzie garaże, gdzie były... O, to jest to, co pan Jan mówił. Występuje w imieniu Krakowskiej pan Paweł Marcinowski, tak? Tak. Tak. Natomiast Jerzymanowskiego niestety nie mam do końca jeden. A jest 37 wygrał. No to jest powód, jak mogą, więc można sprawdzić to. Komocu. No to będzie tak. Możecie to powiedzieć. Tak. Możecie. W uzasadnieniu panie Szyszku może podać, że granica zabudowy mieszkaniowej się uległa. Ulicy Kurczowa. Była u Pilki Rzeszcza Kurczowa. Jerzymanowskiego. No tak, Jerzymanowskiego Kurczowa była zabudowa. To jest całość ten te, tak, tak. To jest całość. Nie. Na roku Kurczowa. Co jest teraz remontowane. Panie Janu, podnieś pan tu troszkę do góry. Tu jest Zabińska. A to jest to. I to jest To dokładnie to pan ma patrzeć. I teraz w dół do tego, to ma być całe to zabudowane. W dół do Jerzymanowskiego. Całe to, dokładnie to. Dokładnie ten. A gdzie jest pola? Na prosto. Na prosto polu. Ja odpowiadam, że mówię, że takie uzasadnienie też powinno być, dlatego mówię, że w uzasadnieniu, że ulica Jerzymanowskiego była granicą terenu zabudowy, dalej były usługi. To teren typowo usługowy. Jeżeli pan pyta o wysokość, to bodajże 10 pięter, o ile mnie pamięć nie myli. 10 pięter? 11. Wysokość 40 metrów. Tak. Nie, przepraszam, 10-kondygnacyjne. Dwa budynki 10-kondygnacyjne. Tak. To 11, 10. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Przepraszam, czy ktoś chciał zabrać? Nie widzę, bo jeszcze go poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie projekt uchwały. Komisji Negatywnej Warto Dało 3 ulicy.